Siemano, cześć i czołem. Trzymam sobie sznurek. A wiecie, do czego ten sznurek? Wymyśliłem sobie taką fajną konstrukcję, żeby po prostu was tutaj przybliżać i żebyście wszystko widzieli. Żebyście między innymi widzieli, jak jestem nieogolony. Nie ma czasu na golenie, sznurek odstawiamy i jedziemy z koksem. Słuchajcie, kolega poprosił mnie o to, żebym zrobił mu taki fajny, malutki, na półeczkę, do postawienia, taki obrazek, rzućmy wszystko, idźmy w góry, czy jak to tam się nazywa. Do użytku domowego oczywiście, bo podobno ten znak jest gdzieś tam zastrzeżony i nie wolno go kopiować, dlatego ja nie skopiowałem. Wyciąłem mu wstępnie już jego góry, ale widzicie, no wygląda to tak dwuwymiarowo, tak że się nie mieści w głowie. Trzeba by było coś z tym zrobić. Oczywiście ja tak mu tego nie zostawię, bo przecież to tak nie może zostać, ale wymyśliłem, że nie będę tutaj teraz siedział i gdzieś tam dremelkiem skrobał, jak można by było to zrobić, tylko użyjemy do tego szczotek do szczotkowania drewna i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to się w ogóle nada, żeby tak ładnie przyozdobić te nasze góry. Żeby troszkę bardziej wyglądały jak góry. Tu oczywiście jeszcze ma być kawałek żywicy epoksydowej i mam nadzieję, że ten pomysł się Wam bardzo spodoba. Możemy to zrobić zwykłą szczotką stalową. Możemy to zrobić również szczotką mosiężną albo taką. O, taką dużą. Też możemy. Ewentualnie jeszcze później mamy takie szczotki czołowe, szpieniowe i tak zwane szczotki boczne. Moje stanowisko mam już przygotowane. To jest moja stara poczciwa Celma. Zresztą zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. To lecimy. Ja sobie ubiorę tylko słuchawki. Jak można było zauważyć na filmie, początek szlifowałem tą szczotką. Szczotkowałem tą szczotką. Robota idzie, ale idzie pomału. Dlaczego? Bo to nie jest szczotka przeznaczona do tego. Do takiego zgrubnego zbierania materiału jednak najlepsza szczotka to jest szczotka albo stalowa, albo mosiężna. Wszystko zależy od tego, co chcecie robić i na jakich gabarytach. Ja się skupiam na zrobieniu artystycznym, że tak powiem, a nie na zrobieniu po prostu tylko struktury starego drewna. Ta szczotka ma bardzo mocny, fajny zbiór i teraz jest tylko jeden problem. Ona mi zbiera, ale ona mi zbiera, że tak powiem, po całości. A góry w zasadzie no raczej tak nie będą wyglądały. Takie struktury mieć nie będą. Dlatego muszę wymyślić później tymi innymi szczotkami, co z tym zrobić. A teraz Was zapraszam już na taki film z podkładem muzycznym. Ja później to fajnie posklejam, żeby to miało ręce i nogi. I lecimy z tym koksem.
się to pod publikację, czy nie. Słuchajcie, mam zrobiony mój... O, może tak? O. Tak wyszedł mój pomysł. On oczywiście nie jest skończony, bo jeszcze oprócz tego musimy teraz ładnie to jeszcze troszkę jednak tym dremelkiem gdzieś tam chyba poskrobię, żeby zrobić jakąś półeczkę skalną bądź coś takiego, bo nie do końca jestem zadowolony, jeżeli chodzi o same góry. Tutaj muszę jednak popracować nad ukształtowaniem tego wszystkiego, żeby to nie było gdzieś tam takie proste. Oczywiście pozostaje później jeszcze malowanie i później zalewanie. Ale to już w następnym filmie, gdzieś tam z kolei. U mnie te filmy nie lecą po kolei, jeżeli jest jakaś tematyka wspólna, ze względu na to, że to wszystko strasznie długo trwa. Tam leżą i się suszą, tam leży i czeka na to, aż wykminie jakiś pomysł, co zrobić. A właśnie, czekajcie, zapytam. Mam taką żarówkę. O, tak wygląda w całości ta żarówka. A tak wygląda już po obcięciu. Muszę teraz wymyślić, co tu w środku zrobić. Fajny pomysł. Coś z żywicą. Macie pomysły? Piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało to, co zrobiłem, piszcie w komentarzach, jakich szczotek używacie. Jeżeli nie używacie, to piszcie w komentarzu, czego byście używali. No, ale tak poważnie, to samo szczotkowanie, powiem Wam szczerze, że największą robotę zrobiła jednak ta mosiężna szczotka, ale to jest szczotka do, można powiedzieć, zbioru takiego zgrubnego. Nie jest źle, mogło być lepiej. Oprócz tego te szczotki też sobie tutaj dają radę, ale one są jednak delikatniejsze niż ta mosiężna. Nie brała udziału jednak tutaj szczotka ani niebieska. Ona jest zbyt delikatna, więc ona później pójdzie na samiutkim końcu do wygładzenia, jednak żeby mi się tutaj żadne włosy później, włókna, przepraszam, nie plątały w żywicy. No, a to jeszcze trzeba zaimpregnować, także to naprawdę jeszcze chwilkę potrwa, ale będzie. Będą te góry zrobione. Także, jeżeli się podobało, łapka, subskrypcja. Dzięki za oglądanie do końca. Pozdrawiam wszystkich moich widzów obecnych, pozdrawiam moich widzów, którzy dzisiaj do mnie dołączyli. I cóż, bez pitolenia, Olo76, pozdro i nara. Ciao!